16 maja wspominamy błogosławionego Włodzimierza Gika, prezbitera i męczennika. Włodzimierz urodził się 25 grudnia 1873 roku w rodzinie arystokratów rumuńskich. Był synem dyplomaty rumuńskiego i arystokratki francuskiej, a wnukiem ostatniego hospodara Mołdawii. Został ochrzczony i wychowany w rumuńskim kościele prawosławnym. Miał 8 lat, gdy jego ojciec zmarł w Petersburgu w czasie pełnienia misji dyplomatycznej. Wtedy matka z dziećmi przeniosła się w swoje rodzinne strony do Tuluzy, by zapewnić im wykształcenie. Ponieważ w okolicy nie było cerkwi prawosławnej, uczestniczył w nabożeństwach protestanckich. Studiował najpierw prawo, a później w wolnej szkole nauk politycznych. Przerwał naukę po 2 latach z powodu choroby. Wyjechał do Rumunii i kontynuował naukę prywatnie. Gdy stan zdrowia na to pozwalał, wyjechał do Rzymu i podjął studia w kolegium świętego Tomasza z Akwinu. W 1905 roku uzyskał doktorat z teologii i licencjat z filozofii. W Rzymie podjął decyzję o przejściu na katolicyzm. Wyznanie wiary miało miejsce 13 kwietnia 1902 roku w Bazylice Świętej Sabiny w Rzymie. Pragnął zostać kapłanem, a nawet mnichem. O zawieszenie tej decyzji prosił go osobiście papież Pius X. W Grecji studiował jeszcze historię religijną i polityczną Rumunii i równocześnie podejmował działalność charytatywną. Gdy w 1906 roku wrócił do Rumunii, sprowadził tam siostry Szarytki, otworzył pierwszą bezpłatną klinikę, szpital, sanatorium i pierwszą stację pogotowia ratunkowego. Dużo podróżował, podejmował działalność dyplomatyczną z polecenia Stolicy Apostolskiej i charytatywną z potrzeby serca. Tęsknota za kapłaństwem ciągle w nim trwała. Święcenie kapłańskie przyjął 7 października 1923 roku. Miał wtedy prawie 50 lat. Zaraz po święceniach otrzymał pozwolenie sprawowania liturgii w obrządku łacińskim i bizantyjskim. Posługę kapłańską podjął w ubogiej paryskiej dzielnicy Villejuif, gdzie była tylko jedna kaplica. Sam żył skromnie, ale pracował bardzo gorliwie i przyczynił się do ożywienia wiary parafian. Posługiwał też w Paryżu w kościele dla cudzoziemców. Spotykał wśród nich artystów, polityków i filozofów. Od 1927 roku brał udział w przygotowaniach do kongresów eucharystycznych. Wiązało się to z podróżami. Wybuch II wojny światowej zastał go w Rumunii. Mimo nalegań pozostał w kraju. Podejmował pracę duszpasterską i charytatywną, szczególnie wobec rannych i jeńców wojennych. Co tydzień spowiadał w więzieniu kobiecym. Raz, gdy sprawował tam posługę kapłańską, rozpoczęło się bombardowanie. Nie uciekł do schronu, jak mu proponowano. Solidarnie pozostał z więźniarkami. Od sierpnia 1944 roku nasiliły się represje wobec kościoła w Rumunii. Włodzimierza aresztowano 18 lipca 1952 roku za szpiegostwo na rzecz Watykanu. Po prawie rocznym okrutnym śledztwie skazano go na 3 lata łagru w miejscowości Żilawa. Był nieludzko traktowany, ale podtrzymywał na duchu współwięźniów. Zapłakał tylko raz, gdy mu uniemożliwiono spowiedzi. Gdy umierał 16 maja 1954 roku w wieku 80 lat, przy jego pryczy modlili się duchowny prawosławny, pastor protestancki, tatarski imam i młody Żyd. Był księdzem, spowiednikiem, kierownikiem duchowym, wykładowcą, naukowcem, dyplomatą, a także duszpasterzem koronowanych głów, przywódców państw, polityków, filozofów, artystów, pisarzy, teologów, anarchistów, okultystów, homoseksualistów, a nawet prostytutek. Był prekursorem ekumenizmu, męczennikiem błogosławionym. Kościół ogłosił go nim 31 sierpnia 2013 roku w Bukareszcie. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Włodzimierzowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg
Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miłości.